Wsparcie odcinka zapewnia sklep Parabellum. Witam serdecznie na moim kanale, mam na imię Marcin. Dziś przybliżę Wam karabinek AKMS. W 1949 roku na uzbrojenie Armii Radzieckiej wprowadzono karabin AK. W późniejszych latach odbywały się różnego rodzaju modyfikacje tego karabinu. Na początku produkcję rozpoczęto w zakładach w Iżewsku. Produkowane te karabinki były z komorą zamkową wykonaną w technologii głębokiego tłoczenia. Niestety zakłady iżewskie miały bardzo duże problemy technologiczne z produkcją tego typu komór. Karabinki z komorą tłoczoną oznaczone były jako AK typ 1. Wprowadzono wtedy zastępczą komorę wykonaną z odkówki stalowej, obrabianą metodą wiórową i tą komorę oznaczono jako typ drugi. Komora była taka sama dla karabinków AK, czyli karabinka z kolbą drewnianą oraz AKS z kolbą metalową składaną pod karabin. Problemem były tutaj w tej komorze nabojowej było połączenie kolby drewnianej z tą komorą. Zastosowano specjalny łącznik. W późniejszych latach zmodyfikowano komorę typu drugiego, powstała komora typu trzeciego, również wykonana z odkówki, obrabianej metodą wiórową. I ta komora już była inna dla karabinka AKS i inna dla karabinka AK. W 1956 roku rozpoczęto produkcję kolejnej wersji karabinka AK oznaczoną symbolem AKM. I odpowiednikiem karabinka AKM był karabinek AKMS z kolbą składaną, czyli ten nasz dzisiejszy bohater. Produkcję licencyjną karabinu AKM oraz AKMS rozpoczęto w większości krajów Układu Warszawskiego. W Polsce produkcja rozpoczęła się w 1965 roku w zakładach metalowych Łucznik w Radomiu. Karabin został przyjęty na uzbrojenie Armii Polskiej, czyli Ludowego Wojska Polskiego pod oznaczeniem 7,62 mm karabinek AKMS lub AKM. W 1976 roku na uzbrojenie Armii Radzieckiej wchodzi karabinek AK-74. W późniejszych latach karabinek podlega modyfikacji i zostaje przyjęty również karabin o symbolu AK-74M. Karabinek AK-74 i 74M zasilany jest nabojem małokalibrowym 5,45 na 39. Wróćmy do naszego AKMS-a. AKMS jest karabinem automatycznym. Jest to broń samoczynna, samopowtarzalna. Działa na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych poprzez skośny otwór w lufie do komory gazowej i energia tych gazów oddziaływuje na tłok gazowy połączony również z suwadłem. W suwadle wewnątrz znajduje się zamek. AKMS strzela z zamka zamkniętego. Zamek ryglowany jest poprzez obrót w prawo w komorze zamkowej. AKMS wyposażony jest w mechanizm kurkowy, mechanizm spustowy, wyposażony jest w przełącznik rodzaju ognia i jednocześnie stanowi również zabezpieczenie broni. Znajduje się on tutaj w tym miejscu. Ja dokładnie pokażę Wam ten karabin z bliska, poopowiadam o poszczególnych jego elementach, ale to za chwileczkę. AKMS standardowo zasilany jest z pudełkowego łukowego magazynka o pojemności 30 nabojów. Strzela nabojem, tutaj Wam pokażę, to jest nabój 7,62 na 35, wzór 1943. Oprócz tego karabin może być zasilany magazynkiem pudełkowym o pojemności 40 nabojów lub o pojemności 75 nabojów. Jest to magazynek bębnowy. Magazynki 40 i 75 nabojowe pochodzą z karabinu RPK. Przejdźmy do wyposażenia, jakie żołnierz dostawał razem z karabinkiem. Do karabinu był dołączony pas nośny. Do tego żołnierz dostawał taką ładownicę. W ładownicy wewnątrz znajdują się 3 magazynki 30-nabojowe. Tu z boku jest kieszonka na przybornik. Przybornik wygląda w ten sposób. Ja go za chwilę pokażę Wam, co w środku jest. W środku w przyborniku mamy taką małą ośkę. Jest to oś do rozbierania opóźniacza kurka. Wycior, który łączy się z wyciorem, który znajduje się tutaj pod lufą. Na niego on posiada takie tutaj nacięte ząbki, nawijało się na niego pakuły i za pomocą nasączało olejem PKB i można było wyczyścić lufę. Dodatkowo mamy taki wybijak. Wybijak mógł również służyć do czyszczenia kanału gazowego w komorze gazowej. Tak wygląda wybijak. Kolejna rzecz, szczotka nylonowa, stożkowa. Były również szczotki walcowe. I ostatnia sprawa, taki przyrząd, który ma tutaj wkrętak. Tu jest wycięcie do odkręcania, przykręcania wycioru, jakby tam był problem z jego odkręceniem, oraz element, który służy do regulacji wysokości muszki. No i obudowa. Wycior można w różny sposób łączyć ze sobą. Obudowa również wykorzystujemy do rozbierania broni. Pokażę Wam to, jak będziemy już ten karabin rozbierać. Cóż jeszcze? Oprócz tych rzeczy do karabinu był dołączany bagnet. To jest bagnet akurat polski. To jest symbol tego bagnetu, to jest 6H4. Tak on wygląda. Bagnet jest przystosowany do cięcia drutu. Można go połączyć w ten sposób z pochwą i tutaj tworzy nam nożyca. Bagnet posiada izolację elektryczną, czyli można ciąć drut tutaj pod napięciem. Na pochwie znajduje się gumowa taka nakładka, a chwyt jest po prostu tutaj odizolowany wewnątrz. Tak samo metalowa tutaj ta głowica z zatrzaskiem również jest odizolowana. Ona jest przykręcona do plastikowego chwytu, a nie ma połączenia z ostrzem bagnetu. Do tego bagnet posiada również taki temblak, który można sobie tutaj, jak używamy go jako noża, po prostu poprawia nam chwyt tego bagnetu. W ten sposób po prostu on się nam trzyma. Bagnet zakładany jest tutaj z przodu karabinu. Tutaj pod komorą gazową znajduje się zaczep bagnetu. Tak wygląda. Ostrze polerowane, srebrne. No, generalnie powinno być według mnie czarne, bo w nocy przy świetle księżyca może odbijać światło i zdradzać pozycję żołnierza. Także tak wygląda ten bagnet na karabinie. Cóż więcej, w zestawie wyposażenia była jeszcze taka olejarka. To jest akurat olejarka dwukomorowa. W jednej komorze mamy miejsce na płyn, w drugiej na smar. Występowały również olejarki jednokomorowe. Żołnierz tego nie miał na wyposażeniu. To jest przyrząd do usuwania zerwanych łusek. W momencie czasami się zdarza, że potrafi podczas strzału odpaść tutaj denko łuski w tym miejscu. I reszta łuski zostaje nam w komorze nabojowej. Nie można tego w żaden sposób wyjąć. Od lufy, nawet jeżeli użyjemy wycioru, to i tak tutaj nic to nam nie da, ponieważ tutaj po prostu mamy przelot, nie ma żadnego oporu. Wtedy stosuje się takie urządzenie, wkłada się to tutaj przez ten otwór, który zostaje w łusce, do środka. Tutaj te pazurki zaczepiają nam się tutaj o krawędź szyjki i następnie normalnie już tutaj zamkiem ciągniemy i wyjmujemy taką zerwaną łuskę. Bardzo przydatna rzecz. Dzięki temu można bardzo szybko przywrócić karabin do funkcjonalności. Jeszcze jedna sprawa. Możecie spotkać się z takim bagnetem. To jest bagnet 56H212. To jest bagnet do pierwszej wersji karabinów, jest to pierwsza wersja bagnetu do karabinów AK. Ten bagnet nie pasuje do karabinków AKM i AKMS. On ma w zupełnie w innym miejscu zaczep, bo ma zaczep tutaj bezpośrednio, tutaj w Wielcu. To jest bagnet polski, wyprodukowany w Radomiu w 1958 roku. Także to jest taki bagnet, który do starszych wersji, do AK i do AKS-a. Do AKMS-a i AKM nie pasuje, także taka dygresja. Możecie się również spotkać z takimi śmiesznymi plastikowymi urządzeniami do czyszczenia broni. Ja Wam pokażę tutaj na zdjęciu opis, do czego co służy. Generalnie to są elementy, które służą do czyszczenia wnętrza magazynków. Tutaj można oczyścić kolanko, komory gazowej, jakieś takie rzeczy. No, coś takiego z tworzywa sztucznego. Dobra, zmienię ustawienie kamery i przejdziemy już do opisu broni bardziej szczegółowo. Przy okazji zaznaczę Wam, które elementy zostały zmodernizowane w karabinku AKMS w porównaniu do karabinka AKS. Mamy karabinek na stole, więc zaczniemy tutaj po kolei, Wam będę opisywał poszczególne jego elementy. Zaczniemy może od rozłożenia kolby. Kolbę, żeby rozłożyć, tutaj po lewej stronie broni znajduje się przycisk, należy go nacisnąć. I dopiero wtedy możemy rozłożyć kolbę. Do rozkładania i składania kolby nie jest wymagana demontaż magazynka. Jak widzicie, kolba spokojnie sobie przechodzi przez magazynek. Rozkładamy go I tak się nam prezentuje AKMS z kolbą rozłożoną. Tak on wygląda. Zaczniemy w takim razie od wylotu lufy. W tym miejscu znajduje się urządzenie wylotowe pełniące rolę osłabiacza podrzutu. W karabinkach AK nie było tego urządzenia, była tu zastosowana zwykła nakrętka, która osłaniała gwint. Co istotne, na końcu lufy jest gwint lewoskrętny. Także trzeba o tym pamiętać podczas demontowania i przykręcenia tego urządzenia lub nakrętki. Urządzenie, zarówno nakrętka, zabezpieczone są takim tutaj kołeczkiem na sprężynie, on znajduje się tutaj w tym miejscu, trzeba to po prostu wcisnąć i wtedy dopiero można ten element zdemontować. Dalej mamy podstawę muszki. Podstawa muszki również uległa modyfikacji, została odchudzona, jest dużo mniejsza niż w karabinkach AK. W podstawie zamontowana jest muszka. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, wygląda w ten sposób. Muszka ma regulację zarówno w pionie, jak również w poziomie. Tutaj jest taki walec, który można za pomocą specjalnego urządzenia przesuwać w prawą lub w lewą stronę i ustawić sobie do swoich potrzeb po prostu przyrządy celownicze. Pod lufą znajduje się wycior. Wycior stalowy wykonany z pręta stalowego, zabezpieczony przed wypadaniem w dolnej części podstawy muszki. Żeby go zdemontować, trzeba go odchylić w dół i pociągnąć do przodu. I wtedy on wychodzi. Tak on wygląda. Zakończony gwintem. Można go tutaj połączyć na przykład ze szczotką. W ten sposób. I mamy wycior do czyszczenia lufy. Dobra, jedziemy dalej. Komora gazowa. W dolnej części komory gazowej jest zaczep bagnetu. W komorze gazowej znajduje się skośny otwór, przez który przedostaje się część gazów prochowych, która oddziaływuje na tło gazowe znajdujące się tutaj w rurze gazowej i w rurze gazowej tej w karabinie. W odróżnieniu od karabinka AK otwory upustowe znajdują się w tylnej części właśnie komory gazowej, a w AK były tutaj wywiercone w rurze gazowej. Górny chwyt wykonany z drewna, dolne łoże wykonane ze sklejki. Łoże dolne posiada takie wybrzuszenia po prawej i lewej stronie, dzięki czemu jest szersze i ten karabin po prostu lepiej się trzyma. Jest wygodniejszy podczas strzelania. Dalej idąc mamy dźwignię do demontażu rury gazowej, znajduje się w tym miejscu i mamy tutaj szczerbinkę. Szczerbinka w odróżnieniu od karabinów AK jest wyskalowana do 1000 metrów, karabiny AK miały wyskalowanie do 800 metrów. Żeby ją przestawić, należy ją tutaj ścisnąć i po prostu ten suwak przesunąć do przodu lub do tyłu. Tak wygląda szczerbinka. Kolejna sprawa, magazynek. Magazynek wykonany jest z tłoczonej blachy, 30-nabojowy, standardowy magazynek do karabinów AK i AKM. One są zamienne, tutaj pasują bez żadnego problemu. Zaczep magazynka znajduje się tutaj przed kabłonkiem spustowym. Należy go popchnąć do przodu i magazynek wtedy możemy zdemontować. Także tak wygląda magazynek do karabinka AKMS. W dalszej części mamy kabłąk spustowy, język spustowy i chwyt pistoletowy. Chwyt pistoletowy wykonany jest z tworzywa sztucznego, przykręcony taką bardzo długą śrubą do komory zamkowej. W karabinkach AK był wykonany z drewna. W tym miejscu mamy dźwignię selektora ognia i jednocześnie jest to również dźwignia bezpiecznika. W pozycji zabezpieczonej dźwignia zasłania nam otwór tutaj w komorze zamkowej. Jak ją przełączymy, to wtedy pokazuje nam się tutaj dość duża szczelina, przez którą mogą dostawać się zanieczyszczenia do wnętrza karabinu, mogą powodować zacięcia. Tu mamy dwie pozycje do strzelania, oznaczone literą C, czyli ogień ciągły i literą P, ogień pojedynczy. No i tutaj mamy ramiona kolby, stopka kolby ruchoma. Z drugiej strony tutaj się niewiele dzieje. Mamy tylko tak fabryczne oznaczenie. To jest karabin, który został wyprodukowany w zakładach metalowych Łucznik w Radomiu w 1985 roku. Jest w stanie praktycznie rzecz biorąc magazynowym. Ten karabin praktycznie w ogóle nie strzelał. Także ta broń jest naprawdę zachowana w bardzo dobrym stanie. Dobrze, przejdźmy w takim razie do rozbierania tego karabinu. Może zaczniemy od zdemontowania urządzenia wylotowego. W tym celu Mamy to urządzonko nasze, wpychamy kołek, który jest tutaj z przodu i kręcimy w prawą stronę. I tak wygląda osłabiacz podrzutu w karabinie AKM i AKMS. Taka tulejka skośnie ścięta. Dobra, to mamy jedno zdemontowane. No teraz zdemontujemy w takim razie pokrywę górną. Jeszcze o pokrywie parę słów. Pokrywa też się różni. W karabinkach AK i AKS pokrywa jest gładka, nie posiada tutaj tych przetłoczeń widocznych. Dzięki tym przetłoczeniom została zwiększona sztywność tego elementu i to było głównym celem. Także komora pokrywa gładka, karabinek AK, AKS pokrywa przetłoczeniami, karabinek AKM lub AKMS. Żeby pokrywę zdemontować, należy wcisnąć tutaj przycisk mechanizmu powrotnego i następnie pokrywę unieść do góry. I mamy pokrywę zamkową. Tak ona wygląda. No i wewnątrz pokazuje nam się tak. Urządzenie powrotne. Ono również zostało zmodernizowane, jeżeli chodziło w porównaniu do karabinków AK. Modernizacja polega na tym, że zastosowano tutaj żerć wykonaną z dwóch drutów połączonych na środku. Dzięki temu ona jest taka elastyczna, zmniejszono jej masę. No i na pewno jest dużo tańsza w produkcji. Urządzenie wylotowe i tu mamy widoczne suwadło. Suwadło w karabinkach AKM i AKMS jest poczerwione. Dzięki czemu nie ma żadnych refleksów, nie odbija się światło w nocy, na przykład światło księżyca i nie zdradza pozycji żołnierza. Żeby zdemontować, należy przesunąć do samego końca, do tyłu i unieść do góry i wysunąć z rury gazowej. I tak wygląda suwadło razem z zamkiem. Tłok gazowy jest polerowany, wykonany srebrny, jego nie widać, jak on pracuje w broni, także on może być w takim kolorze. Suwadło wykonane jest pooksydowane na czarno. Zamek, żeby zdemontować, należy go cofnąć, obrócić i wymontować. Tak wygląda suwadło bez zamka. Co do samego zamka. Trzon zamka, wewnątrz mamy pazur wyciągu łusek oraz iglicę. Widać ją z dwóch stron, jest tutaj oraz widać ją tutaj od przodu, w tym miejscu. Żeby zdemontować iglicę, należy wybić tutaj jeden kołeczek, a drugi kołeczek, który znajduje się w tym miejscu, demontuje nam pazur wyciągu. Jeżeli chodziło jeszcze o suwadło, parę słów. Możecie spotkać się z tym, że to suwadło ma luz. Tłok ma luz względem suwadła. Tak ma być. Do tego nie proszę, w żaden sposób nie usztywniać. Ten luz ma być. To jest prawidłowe działanie. To nie jest wada produkcyjna tego karabinu. Cóż tu mamy w środku? W środku widzimy tak. Kurek, który oddziałowuje bezpośrednio na zamek. Na iglicę, przepraszam, która jest tutaj w środku. Tutaj widzimy jest opóźniacz kurka. Opóźniacz kurka został zastosowany właśnie w karabinkach AKM i AKMS. We wcześniejszych wersjach nie było tego opóźniacza. Dzięki niemu poprawiła się skupienie podczas strzelania ogniem samoczynnym, czyli ogniem ciągłym. Tutaj mamy zaczep kurka do strzelania ogniem pojedynczym. W środku się znajduje również zaczep kurka do strzelania ogniem ciągłym. W tym miejscu jest pazur, który wyrzuca nam łuski. Pazur do wyrzutnych łusek, to jest ten element. No i tu widzimy już komorę nabojową. Komora zamkowa wykonana w technologii głębokiego tłoczenia z blach stalowych. Dobrze, przejdźmy w takim razie do dalszej rozbiórki. Żeby zdemontować rurę gazową, musimy tą dźwignię przekręcić do góry. Łatwo się posłużyć tutaj obudową przybornika. Zakładamy na dźwignię i przekręcamy ją ku górze. I w tej pozycji, takiej lekko skośnej, demontujemy rurę gazową. Rura gazowa wykonana również z blachy. Na końcu posiada taką mocniejszą już obrobioną metodą skrawania końcówkę. Na niej jest nałożona nakładka wykonana z drewna. Tutaj w środku widzicie sprężynę, która łączy oba elementy, żeby tą nakładkę zdemontować, należy ją obrócić względem rury. No, tym karabinie to wszystko jest tak spasowane, jest w ogóle niewyrobione, więc tutaj obrócenie tego w ręku no, jest niemożliwe. Trzeba by było tą rurę po prostu zamontować do imadła i wtedy w imadle dopiero to odkręcić. Ale do czyszczenia konserwacji nie ma takiej potrzeby. I teraz tak, co tutaj nam się pokazuje? Pokazuje nam się tutaj już dolne łoże wykonane ze sklejki. I tutaj, żeby zamontować łoże, należy tutaj przekręcić tą dźwignię, która znajduje się w tym miejscu. Żeby to zrobić, można użyć tego dołączonego śrubokręta z przybornika, podważając ją ku górze. O, ona się podważyła. A następnie tym elementem, który służy do regulacji muszki, po prostu przedłużyć działanie ramienia i przekręcić ją do samego końca w to położenie, tak jak tutaj widzicie. W tej chwili możemy przesunąć ten element, który mocuje nam łoże, następnie łoże lekko do przodu i mamy zdemontowane łoże. Tak wygląda łoże. Tutaj posiada sprężynę mocującą, wykonane ze sklejki i ono jest właśnie, tak jak tutaj widzicie, posiada takie wybrzuszenia po obu stronach, dzięki czemu chwyt tego karabinu jest zdecydowanie lepszy. Zdecydowanie lepiej się go trzyma. No i mamy rozebrany karabin. W takiej pozycji można spokojnie go konserwować, myć, czyścić. Można oczywiście pokusić się jeszcze o rozebranie całego tego mechanizmu, ale to rzadko się to robi w razie potrzeby, tylko ale tak wystarczy tutaj wydmuchać bez zanieczyszczenia, umyć jakimś zmywaczem do broni, następnie zakonserwować i to w zupełności wystarczy. Mamy dostęp do przewodu lufy. I tak jak tutaj mówiłem wcześniej, mamy tutaj ten przyrząd do czyszczenia kanału w komorze gazowej. I możemy go tutaj sobie w ten sposób włożyć i on praktycznie rzecz biorąc przechodzi nam aż do wnętrza lufy. I dzięki temu możemy tutaj ten kanał udrożnić, jeżeli byłby w czymś zanieczyszczony i broń by się nie przeładowywała. Także coś takiego. No dobra, to teraz postaram się go jak najszybciej zmontować z powrotem. I karabinek zmontowany. Także tak wygląda karabin. Jeszcze możemy podpiąć magazynek. O, i mamy karabin zmontowany. W tym filmie to wszystko, co chciałem Wam opowiedzieć o karabinku AKMS. Jeżeli film Wam się podobał, poproszę łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!